Cześć, tu Ernest. W tym filmiku pokażę wam, jakie zmiany mapy zaszły potajemnie przez parę ostatnich dni oraz co takiego mogą oznaczać. Zmiany na mapie zazwyczaj zachodziły wraz z nową aktualizacją, ale Epic coraz częściej dodaje coś nowego lub przemieszcza na żywo, czyli bez potrzeby aktualizacji do pobrania. Parę takich zmian miało miejsce w tym tygodniu już po aktualizacji i prawdopodobnie jest to początek całkowicie nowej albo kolejnej gałęzi fabuły świata Fortnite. Dwa tygodnie temu restauracja Dur Burger oficjalnie zamknęła swój stacjonarny biznes w Lepkim Lasku. Podejrzenie tego samego dnia naprzeciwko nie pojawiła się ciężarówka z pizzą pana Pomidorka. Tydzień później pan Burgerek wyruszył na pojedynek swoją ciężarówką pełną smakołyków. I tak przez kilka dni walczyli o klientów naprzeciwko kiedyś prosperującej restauracji pana Burgerka. I jeśli dzisiaj tam polecimy, to może nas zaskoczyć brak obu ciężarówek, jak widzicie teraz w tle na ekranie. A to dlatego, ponieważ wyruszyły one podbijać kolejne miejscówki swoim fast foodem. W czasie nagrywania tego filmiku nadal stoją przy halach z basenem i boiskiem do piłki nożnej. Ja od jakiegoś czasu jestem Team Burgerek. Nie dość, że ukradli jego metalową głowę, to jeszcze wróciła ona na jakąś górkę, zamiast na swoje miejsce, gdy pan Pomidorek doczekał się swojej świątyni. Pamiętajcie, aby zawsze niszczyć ciężarówkę pana Pomidorka, jak mogłeś. Dalej, w jednym z moich filmików o ostatniej aktualizacji wspomniałem wam, że w plikach gry pojawił się na tamtą chwilę nieużyty model spod ochroną postaci za wyzwania w polowanie. I trafnie przewidzieliśmy, że jeszcze w tym tygodniu pojawi się gdzieś na mapie. Ponieważ kolejną sekretną zmianą na mapie, jaka zaszła nagle, jest pojawienie się wiszącego spod ochronu na jednym z dachów spływalni spłuczek. Wiemy, że należy do postaci cel, ponieważ oba te przedmioty mają to samo logo. Zleca nam to fakt, że cel zleciał na mapę Fortnite, tylko nie wiemy skąd, ani nie znamy jego planów. Jednak co ciekawe, parę miesięcy temu mogliście usłyszeć z nieba Fortnite dźwięki czegoś w stylu przelatującego samolotu. To co słyszycie teraz w tle. Z ciekawości szukałem nagrania tego dźwięku i ku mojemu zdziwieniu, takie przypadki miały miejsce jeszcze kilka dni temu, 7 listopada. Niestety nie jestem pewien, czy to nie jest po prostu jakiś glitch, ale może to być związane z przybyciem tej tajemniczej postaci. Zanim przejdziemy dalej, to chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć wydając fałdolce, to byłbym bardzo wdzięczny, jeśli w zakładce wesprzyj twórcę w sklepie Fortnite użylibyście mojej nazwy w grze Ernest. Dzięki! Niektórzy gracze zwrócili też uwagę na to, że jego ręce i nogi są częściowo pokryte lodem, co może być wskazówką na temat nowej, już w pełni zaśnieżonej nadchodzącej części mapy, kontrastującej do pustynnej oazy odpoczynku. Wszystko jest możliwe. Epic jak zawsze nas zaskoczy. W końcu skąd na nim miałaby się wziąć ta warstwa lodu? Podczas spadania? Jakiś system chłodzenia? Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Poza tym, w plikach gry do zestawu z tym skinem skrywa się też zbierak, który widzicie teraz w tle. I niestety, nie otrzymaliśmy go wraz z wykonaniem 7 tygodni wyzwań. I wycieki m.in. Shiny na Twitterze zdradzają nam, że ma pojawić się w sklepie. Według mnie, raczej nie pojawi się osobno, ale z jakimś skinem. I może to będzie damska wersja skina cel. Chciałbym też wspomnieć o przedmiotach, które zaczęły lewitować w różnych miejscach na mapie, jak na przykład w piwnicy jednego z domków na słonych strzechach, czy w motelu Bacano. Ta anomalia zaszła jeszcze przed wybuchem kostki, a pozostała nawet po jej zniknięciu, co oznacza, że jest to początek nowego łańcucha wydarzeń i prawdopodobnie nowej fabuły. Ale niestety, trudno jest na razie określić, co takiego to może oznaczać. Co ciekawe, po zniszczeniu takiej anomalii raz na jakiś czas może ona wypuścić ducha jakiejś postaci, tak samo jak Bugbing z Kultlopera. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajawym.